Witam wszystkich serdecznie. Oglądacie najnowszą serię Zagrajmy Wy i jak widzicie oczywiście tematem będzie Batman Arkham Knight. Tak jak wam obiecywałem. No oczywiście wszyscy wiemy co dzisiaj się dzieje wokół tej gry. Nie tyle, że mamy premierę i tak dalej, ale jest to ogólnie jeden wielki burdel z tą grą. I no, po prostu gra działa tragicznie na dobrych sprzętach. Nie wiem, jak będzie na moim. No, na moim grało się dosyć przyjemnie bez nagrywania. Zobaczymy teraz. Jak widzicie, już jest polska wersja, gdyż trochę odczekałem na aktualizację językową. I już mamy polską wersję, jak widać. No, jest częściowo. Znaczy, częściowo w polsku. Jest po polsku i po angielsku trochę. A więc dobra, poziom normalny, napisy, wszystko tak, okej. Wyszukiwanie zawartości do pobrania. No i przy okazji też rzeczywiście, jak widzicie, mam DLC-ki, które ogram prawdopodobnie po przejściu kampanii. W międzyczasie, jeszcze zanim zacznę grę, upewnię się, czy wszystko mam. Ustawię sobie na normal lepiej. Chociaż nie, dobra, wróćmy do tego. I wyłączę synchronizację pionową. Często pomaga. Dobra, to już nie będę tutaj bawił się w żadne ceregiele. Zaczynamy grę. Wszyscy zresztą wiemy, co i jak z fabułą gry. Gra toczy się w rok po wydarzeniach z Arkham City. Więc no, wszyscy wiemy, jak jest to wszystko osadzone fabularnie. A wszystko gra zaczyna się od tej scenki, w której za chwilę zobaczycie pewną rzecz. Wiecie już o co chodzi? A więc, moi drodzy, oficjalnie już możecie przestać snuć domysły. Joker nie żyje. Zbudujmy trochę atmosfery jeszcze. Palimy na chrupko, co? This is how it happened. This is how the Batman died. Ta fraza mnie przeraża. Batman kuźwa nie może zginąć. To jest Batman. 9 months ago, Joker was cremated. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. A jeżeli ktoś się zastanawia, ten głos to Jim Gordon. No, na pewno. No więc tak.
Jesteśmy chwilowo policjantem. I tutaj Wayne Enterprises pledges 300 million to Arkham City Development. Czyli przebudowa Arkham City miała miejsce, moi drodzy. Będzie pewnie ciężko znaleźć te miejscówki, no ale... No ale warto będzie posperać. Czego? There's a guy smoking over there in the corner booth. Wait here. I'll have a word. No, czyli mamy spełnić obowiązek. Panie, nie palimy tu. Jezu! Nie, to mnie nie przerabia. To mnie nie zdziwiło, widziałem to już na E3. Był to tak jakby pierwszy, jakby jeden z ostatnich trailerów, nie? Więc akurat znam tą scenę już. Ale stwory to naprawdę jakieś dziwactwa. Sporą część, ale jednak ktoś mnie zabił. Nie wiem, co, tak to się miało skończyć, moi drodzy. Tak to się miało skończyć, żeby mogło się zacząć, że tak powiem. This demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. 14 deka. 14 dekogramów. To ja nie chcę wiedzieć, ile by zdziałał kilogram albo i więcej. Is your only warning. No sorki ludzie, ale trochę jestem zmęczony, kurde mówię, po robocie jestem. Nagrywam to, no trochę czekałem, bo jeszcze wróciłem, musiałem godzinę dociągać prawie ostatnie gigabajty gry. Jak wszyscy wiemy, no naprawdę gra sporo gdzieś kontrowersji wzbudziła w świecie gier. Ze względu na wersję PC-tową, w którą ja tutaj gram. Yesterday there were 6.3 million people in Gotham City. Today? Mam nadzieję, że ja nie będę miał aż takich problemów. No, pograłem trochę tylko, nie widziałem, żeby mi się aż tak ścinała. No, zobaczymy. The only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Gotham's finest. Scum. Criminals. Jak tu widzicie na złączonym obrazku, dwie twarze i pingwin. Dwóch z całej plejady, która tu się pojawia. Ale na szczęście ktoś za chwilę się tym wszystkim zajmie. It took just 24 hours for us to lose control of the city. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. Tak. No to zaczynamy już grę. Powoli. No jak widzicie, Batman ma cały czas kostium z Arkham City, trochę jak widać już jednak przerobiony po raz kolejny. Czyli mówię, tu jakby chyba była ta okolica, co pozostała po Arkham City. Tak mi się wydaje, bo czekajcie. Nie, nie widzę jest Chemicals.
A nie, tam coś jest może. Ale nie wiem, no nie jestem pewny, no. Ale dobra, zabierzmy się za grę. Lecę już od razu do celu. Zobaczmy, gdzie to. Nie widzę dokładnie. Dobra, ja tam nie będę na razie się zajmował tym, co się dzieje na ulicach. Tylko wystrzelę po prostu kotwiczkę i zacznę porozmawiać sobie z komisarzem Gordonem. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. Oczywiście muszę nadmienić, że odcinki będę dawał gdzieś do pół godziny max. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. W tym odcinku postaram się no pokazać trochę. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. No, cenę gry sobie zostawiam na to, jak już gra właściwie będzie zrobiona na porządnie, bo no gra, powiedzmy sobie szczerze, po tym, co się naczytałem, naprawdę chyba wymaga sporego patcha. Hey, Batman. No jest. To musi być naprawdę głupie uczucie. I need the location of Unit 247. Prawie jak w Dead Space. How's my dad doing? He's holding up. Somehow he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not looking good out there. Oj, Barbara, ty się nie martw, to jest Batman. On sobie da radę. Sorry, że musiałem się podrapać w oko. Zobaczmy, jak tu życiorysy mamy. Jest Alfred. No oczywiście, no wiadomo. Batman i Bruce Wayne. No, tu mamy ekran Wayne Tech, czyli tu będą upgrade, dobra. Fajnie wygląda ten rozwój. No dobra, mam lecieć tam, tak? Czekajcie, tu jest Science Industries. Tam jest Falcon Shipping Yard, okej. Okay. Może to jest Arkham City? Arkham City. Zaraz zobaczymy. O, tu się coś dzieje. To pobawimy się z nimi. Jak widzicie, walka wiele się nie zmieniła. Jak powyłączałem te dodatkowe bajery, to trochę lepiej jakby gra chodziła. No, wygląda dość całkiem przyjemnie. Myślałem, że pójdzie mi trochę dłużej. No dobra. I też, jak widzicie, dopalacz kotwiczki wciąż działa. Jest na razie słabszy, bo znając życie, podejrzewam, będą upgrade'y. Tak
samo jak z szybowaniem opadam dosyć szybko. To opadamy. Jep, dzień dobry. No, mogę podczas walki trochę nie gadać, ale chcę się skupić i wziąć sobie baseballa na chwilę. Tak, jak widzieliście, w tej grze można używać broni po rzucaniu przez przeciwników, na przykład właśnie kije baseballowe, do jakiejś gazrurki. I idę. Już cię tu nie zostawię, nie? A już cię nie zabili, chociaż może... Ale nie, no to Batman zdąży uciec, bo to jest Batman. Jakich? Ja nie mam szans, ja jestem Batmanem, ja zawsze mam szansę. No właśnie, wyrównaj szanse. Wszyscy wiemy, co to znaczy. Nie wiem, ale ja też mam coś podchodzącego pod wojsko. Jak widzicie, nie mam tutaj dymów żadnych tych, bo wszystko powyłączałem, żeby gra lepiej chodziła. No ale mimo wszystko wygląda fajnie. Gameworks to tylko tam badziewne fajerwerki graficzne. Znaczy może nie badziewne, bo to fajnie wygląda. No ale ja, żeby gra chodziła, to lepiej... Dobra. To jedziemy. Odblokowano prezentację postaci, Batmobil. No sorry, ale Batmobil to nie postać. Słuchaj, kierowca pojazdu milicji. To tu jest milicja! Milicja! Jak widać, Batmobil się prowadzi całkiem miło. No i po sprawie. No to wysiadamy. Ale powiem jedno. Czekałem tyle lat, żeby dostać Batmobil w swoje ręce. Nie żałuję. O, mały glitch. Ale to wszystko dlatego, że stanąłem za blisko Batmobilem chyba. Co? Chyba... A, jo, już pamiętam, bo to ten moment był w gameplay na E3. Nie na E3, sorry, to było jeszcze przed E3 jakoś. No, to właśnie, jak to drugi, no właśnie. Połamał ci kości. Z tego co wiem, to tutaj jest toksyna strecha na wróble. Wow. Powiem szczerze, deszcz tutaj wygląda lepiej niż śnieg w Arkham City. Fakt, że nie mam włączonych tych dodatkowych efektów, ale wygląda świetnie. Tak, to co? Odwiedzimy właśnie strecha na wróble. Dobra, jakie mam daleko tam? 223 metry. Brać moje cacuszko? A, nie. Zostań tu sobie. A ja sobie tam polecę. A, za nisko byłem.
Zagazować, trując Poison Ivy, tak? Zobaczmy, jak to się tu. Dobra, to znokautujemy tego tam, co ma broń. Zawsze to była moja taktyka. 3, 2, 1. Ja się dam, ja się nie dam. Dobra, knockout wykonany. I koniec po walce, dziękuję. Dobra, ty uwolnij teraz bluszcz, mój drogi. Mogłem się spodziewać, że go tu nie będzie. Oczywiście ten gameplay też widziałem, ale myślałem, że po najwersji może jednak coś zmienią, ale widzę jednak nie. Ty chcesz zabić trujący bluszcz? Żart chyba jakiś. No i proszę, no i co? I uwolniła się i coś chciał. Otwieracie te drzwi, czy nie? No, dziękuję. Jak widzicie, spory redesign w postaciach. Batman wygląda trochę inaczej. Ivy wygląda inaczej. Why did Scarecrow lock you up? Ale przynajmniej Batman wciąż mówi tym głosem, co zawsze. And what if I don't want to? Then I burn every plant in Gotham. Batman posuwa się do bluzki. What meeting? Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler, even poor Harley. Scarecrow said he had a plan. Też mi biedna jakoś warka. City. Harley Quinn's Revenge nie była taka biedna. I believe that was the idea. I told him that I wasn't interested in his pathetic human. Spodziewam się, że trujący bluzki tak szybko przejdą. Się spotka. A co powiedzieć na koszulkę? Przygotowane na premierę. A to będzie najlepsze. Patrzcie uważnie. Uwaga. Jeżeli ktoś nie widział tego gameplayu, to niespodzianka. Hello! Uwielbiam takie momenty. Aha, no i się zaczyna. Oj, patrz mi, zaraz padnie z kolan. Bo jeżeli nie wiecie, znowu gram na moim cacuszku, nie? Kiedy się zaczyna? Przytrzymaj wybranie zdalnego sterowania Batmobilem. No to dobra, zdalne sterowanie Batmobilem. Jedzie moje cacuszko, które zamienia się w potęgę. Działo 60 mm, to jest dopiero coś. Dobra, nie wyłączaj. Chociaż nie wyłączaj.
Tryb bojowy, przytrzymanie lewego triggera. No, jadą? Czy nie jadą? Bo ja jestem gotowy. Jadą. Ja ci strzelę do mnie. I taka moja rada, moi drodzy. Jeżeli będziecie grać w Arkham Knighta i używać trybu bojowego i niszczyć, wieżyczki, to celujcie właśnie do... Znaczy wieżyczki, w sensie czołgi, to celujcie w wieżyczkę. To jest ich czuły punkt. Dobra. Ok, zatrzymać się ładnie i pięknie. Odebrać pasażerkę. No, trochę dziwne to jest, no ale nie będzie. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Trzeba zruszać na wojnę, dokładnie. Ale najpierw trzeba zrobić test uzbrojenia. Okej, to jedziemy. Simulation activated. Weapon energy system diagnostic test online. Stage 1. No, jest pad komputera podobny do tego z Arkham City. Dobra, zniszczyć cele, by naładować ogień zaporowy. No co, to ja już sprawdzałem to przed chwilą, no ale... Mam nadzieję, że będzie też upgrade z... Dobra. Możemy na chwilę wyłączyć, bo... Mobil bojowy. Teraz możemy go z powrotem aktywować. Zobaczmy, ile trzeba trafień. Sporo z działka bojowego. W sensie z karabinu. I lepiej strzelać z tego. No. Ogień zaporowy, całkiem fajna umiejętność, fajna rzecz. No szkoda, że edycja Batmobile jednak się nie ukazała. Batmobil w trybie bojowym to naprawdę fajna zabawka. Nie wiem, co GameSpot narzeka na to. Mi się to podoba. No i symulacja ukończona, super. Naprawdę, taką furę mieć, to byłoby coś. Dobra, kontynuuj. Jak widzicie, za takie rzeczy będę dostawał... takie rzeczy jak... O! Punkty modyfikacji. Tym razem nie tylko za rozwój Batmana. W sensie za zdobywanie punktów doświadczenia, ale też za... Na razie mam tylko widzę gadżety takie. Zobaczmy tu, co mamy. Wybuchowy żel, natychmiastowy knockout. O, to mi się może przydać. Biorę. Widzicie, już mam pierwszą zdolność. Dobra, i jedziemy zniszczyć grupę czołgów.
O kurde. Nie wiem jak to się stało, ale... Złapałem jakiś mały problem ze sterowaniem. Mocny ślizg. Przytrzymaj RT i X, ok. Dobra, naładuję sobie rakiety. A, i nie trafiły chyba wszystkie, ale... Ale combo dosyć ładne. No i zniszczone z combo 12. Jim, tell your men they can resume their patrols. Tanks have been dealt with. Uuu, 1275 punktów doświadczenia za to dostałem. Nieźle. Dobra. Czyli teraz do izolatki mam zawieźć bluszcz. Dobra. To ja to zrobię jeszcze w tym odcinku. No i będę go kończył. Bo chcę go jeszcze go dzisiaj wrzucić. Mam nadzieję, że mi się uda. No, mówię, gra nie wygląda źle według mnie na tych ustawieniach, na jakich ja gram. Ważne, że nie tnie, a to, że chodzi w 30 klatkach na sekundę, to mnie wisi. Dobra, jestem przy drzwiach. Bad telefon, czyżby nawiązanie jakieś małe? No ja wiem do czego, bo jak ktoś z was wie, to jest... Jesteście naprawdę starzy. No właśnie. Nie strzelać, to Batman. No ja rozumiem, że Batmobil wygląda jak czołg w tej grze. Ale w Batmanie początek wcale nie lepszy Batmobil był i jakoś ludzie nie narzekali. A coś się nie podoba? Ja jeżdżę dobrze. Jak odblokują mi się lepsze upgrade'y do Batmobilu, to dopiero się zacznie zabawa. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you put it. Jak widać, złapałem pierwszą osobę. Oczywiście osiągnięcia za to nie dostanę, bo już doszedłem do tego momentu wcześniej, że mi się spieprzył filmik i muszę to nagrywać jeszcze raz. Dokładnie filmik z kamery mi się nie nagrał dobrze. No dobra, moi drodzy. To jest Batman Arkham Knight. Mam nadzieję, że wam się podoba, pomimo tych wszystkich problemów, które dzisiaj zaszły. No i oczywiście zobaczymy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że będziecie to oglądać, bo jak nie, to się załamie. A więc no mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj apnę drugi odcinek, jak nie, to jutro rano będzie na pewno. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia, moi drodzy, w następnym odcinku. Cześć!